Cześć, dzień dobry, Andrzej Barć. Witam w Ptakofonii. Dość długo się ostatnio nie słyszeliśmy przez święta, różne długie weekendy majowe, dlatego ruszamy. No niestety pogoda w tamtym tygodniu niezbyt nas rozpieszczała, dlatego znowu słyszymy się studyjnie. Mam nadzieję, że za tydzień już pozwoli pogoda, byśmy ruszyli w teren. Przy okazji pozdrawiam ekipę UJFM, którą spotkałem tydzień temu na urodzinach radia. Fajnie było się spotkać po właściwie pierwszy raz tak naprawdę, za co przepraszam, to moja wina, ale bardzo się z tego powodu cieszę, że do tego doszło. Co na dzisiaj przygotowałem? Ano, myślę, że ciekawy temat, ranking 10 najdziwniejszych głosowo ptaków Polski. Przeanalizujemy sobie, to oczywiście ranking ułożony przeze mnie, więc według mnie jak to się ta lista przedstawia. Prawie wszystkich z tych ptaków, które będziemy dzisiaj słuchać, teraz właśnie można usłyszeć w maju, no od kwietnia do czerwca, do lipca. Część z dzisiejszych podkładanych nagrań jest moja, a część tradycyjnie Tomasza Ogrodowczyka. Zachęcam do szukania na bieżąco zdjęć w internecie tych gatunków, o których będę mówić, albo w książce, jeśli ktoś jest na tyle szybki, na przykład za pomocą spisu treści czy skorowidzu. Andrzej Barć, zapraszam. Miejsce 10. Komu zdarza się często robić ohoho lub ohoho? Niech posłucha słonki. Jak słyszymy, ona jednak to o robi do góry. Ohoho. Później występuje jeszcze takie ciche psyknięcie. Może być, ale ono nie musi. Słonka jest to gatunek z rodziny bekasowatych. Charakterystyczne u nich są nieproporcjonalnie długie i cienkie nogi oraz dziób. Słonki zamieszkują wilgotne lasy liściaste lub mieszane z dobrze rozwiniętym podszytem, ale muszą mieć też jakiś zbiornik wodny, czyli bagienko, strumyk albo po prostu jakieś podmokłe zagłębienie. Wylatuje mniej więcej o zachodzie słońca i lata tak przez pół godziny, zataczając kółka na swoim terytorium i robiąc właśnie te swoje ohoho. Miejsce 9. Pozostajemy przy ptakach bekasowatych. Jeden z tych, od których rodzina ta wzięła swoją nazwę, czyli bekas krzyk, albo po prostu krzyk. Jak będziecie wpisywać teraz to przez SZ, to ten wyjątek ortograficzny. Głos to coś w rodzaju beczenia owcy. I też jak u słonki idzie on do góry. Nie jest ten dźwięk jednak wydobywany dziobem, ale jest powodowany przez ruch sterówek, czyli tych piór na ogonie, długich, prostych piór. Krzyk w locie tokowym porusza się lotem sinusoidalnym, więc przy opadaniu sterówki drgają, rozkładają się i drgają, powodując właśnie takie beczenie. Krzyk jest związany z terenami podmokłymi, mokradłami, a nawet też rozlewiskami słodkich i słonych wód. Miejsce 8. Pozostajemy w klimatach podmokłych. Trt, 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 trt. Czyli, co to może być? No derkacz. Ptak z rodziny chruścieli. Rodziny związanej z, również z podmokłościami. Derka tak przez całe popołudnie, noc, a nawet do rana. Dźwięk? Tomasz Ogrodowczyk przyrównał ten dźwięk do przesuwania karty telefonicznej wzdłuż ząbków zamka błyskawicznego. Może być tak, ale pomyślałem też o przeskakiwaniu iskier elektrycznych w bardzo regularnych odstępach czasu. Takie drkanie usłyszymy na podmokłych, jak wspomniałem, choć niekoniecznie łąkach, z wysokimi trawami. Miejsce 7. Idziemy do borów sosnowych. Lelek, również lelek kozoduj,
To mechaniczny głos trwający przez kilka minut, bardzo monotonny, a chociaż jak słyszymy zmienia się trochę jego wysokość, tak minimalnie. Był już prezentowany przeze mnie w Ptakofonii, chyba w audycji o ptasich dziobach. Jego głos porównywany jest do kręcenia kołowrotka, a usłyszeć go można w dużych borach sosnowych, właśnie jak wspomniałem, często przy zrębach i polanach. Końcówka tego śpiewu godowego jest ciekawa. Brzmi, jakby mu się wyczerpywały baterie, a potem jeszcze jest takie klaskanie skrzydłami, jakby, nie wiem, uderzał w to radio, w którym się baterie wyczerpały. Skoro jesteśmy przy dźwiękach mechanicznych, przelećmy jeszcze szybko przez inne trzy gatunki, które odzywają się nawet w bardziej monotonny sposób. One nie wchodzą do naszego rankingu. Są to przedstawiciele rodziny pokrzewkowatych, czyli ptaków, które bardzo pięknie i różnorodnie śpiewają, jednak należą do rodzaju locustella, właśnie takich rodzaju monotonnych. Jest to brzęczka, świerszczak, i strumieniówka. I pomyślcie, takie mechaniczne brzęczenia i terkotania zachwycają samiczkę. Panowie, od dzisiaj terkotamy. Miejsce szóste. Wracamy nad podmokłe łąki, gdzie można usłyszeć zdeformowaną nieco syrenę straży pożarnej. Wi-wi, wi-wi. Czajka wydaje takie dźwięki. Podczas sinusoidalnego lotu tokowego, tak jak u krzyka, jednak lata dużo bardziej jak pijana. Z góry na dół, na lewo, prawo. A dźwięk wydobywa dziobem. Miejsce piąte. Tym razem wracamy do rodziny chruścieli, do których należał derkacz, należy dalej. Tej rodziny związanych z terenami podmokłymi lub po prostu wodą. Znacie jeden z najśmieszniejszych śmiechów świata? Mnie głos zielonki właśnie go przypomina. Usłyszeć go można głównie nocami w trzcinowiskach. A zielonka to taka mała, bardzo skryta, niby kureczka. Miejsce czwarte. Trochę dreszczyku nie zaszkodzi. Smaku i tajemniczości dodaje fakt, że dźwięk ten możemy usłyszeć na strychach wież kościelnych, kaplic, opuszczonych budynków, w ruinach, stodołach czy wiatrakach. Płomykówka wydaje ten dźwięk. To sowa. Żyje bardzo blisko człowieka, ale jest przy tym bardzo tajemnicza, bo jeśli dodamy do głosu jeszcze wygląd jej, taką jakby twarz w kształcie serca, czyli szlarę, do tego polowanie z wykorzystaniem wyłącznie słuchu, a to wszystko przy kompletnie bezszelestnym locie, to dodaje jeszcze więcej tajemniczości tej sowie. I nie tylko tej. Głos to no właśnie takie jakby okrzyki zabijanych ofiar z dobrych kryminałów.
Tak, to również głosy godowe. No to znów nad wodę. Miejsce trzecie. Jeżeli stojąc nad wodą usłyszycie z trzcin basowe, przeciągłe dźwięki, to nie będzie to najprawdopodobniej ukryty tam głośnik emitujący tak niskie tony. Będzie to bąk, średni gatunek czapli, ukrywający się właśnie w trzcinowisku. Jakiego poprzedniczka też jest owiany tajemniczością przez swój skryty tryb życia. No i ten właśnie najniższy głos spośród polskich ptaków porównywany do dmuchania w butelkę. Przy okazji jeszcze o jego mniejszym kuzynie. Jeżeli będziecie stać kiedyś nad zbiornikiem wodnym i z oddali usłyszycie z kolei szczekanie psa, ale dość regularne, warto sprawdzić, czy nie jest to głos godowy bączka. I to całkiem blisko. Żeby to sprawdzić, możemy przejść na przykład na lewo od trzcin i posłuchać, czy ten niby pies dalej odzywa się przed nami gdzieś w oddali, czy został w tych trzcinach. Jeżeli został, będzie to bączek. To też oczywiście gatunek czapli i to chyba najmniejszy. I ciekawie ubarwiony przy tym. Jednak bąka i bączka ciężko jest wypatrzeć z powodu przyjmowanej w czasie zaniepokojenia pozy. Wyprężam się wtedy z dziobem skierowanym do góry i kołuszę się razem z trzcinami. Miejsce drugie. Proszę, nie zgorszcie się. Przed wami drop. Jeden z największych ptaków latających. Ogromny. W Polsce można było spotkać jedynego przedstawiciela tego rzędu, a przypomina strusia. Takie coś właśnie u nas było. Niestety właśnie było, bo w Polsce wyginął ten gatunek w latach 80. Co prawda w przeciągu kilku lat pojawiał się on w Polsce, m.in. 20 km na wschód od Wieliczki, 3 lata temu, ale prawdopodobnie przyleciał on z Słowacji czy Węgier. Są prowadzone prace nad sprowadzeniem go do Polski z powrotem. Takie dźwięki można spotkać na terenach rolniczych, łąkach, polach, a co on przypomina, to już sobie sami dopowiedzcie. Miejsce pierwsze. Zdecydowanie najbardziej niesamowity, zróżnicowany i z największą liczbą zapożyczeń głos, a przez to najdziwniejszy. Szpak. W marcu była o nim oddzielna audycja.
Powiem tylko, że śpiew ten można usłyszeć w każdej wsi czy na osiedlu, przy budynkach albo budkach lęgowych. Ptak ten lubi bowiem sąsiedztwo człowieka. Tutaj śpiew jest jednak wzmocniony budką lęgową, bo jest to nagrywane w budce lęgowej. Nie wszystkie dźwięki można usłyszeć gołym uchem. Jest to potok zapożyczeń i własnych dźwięków, wydawanych po 2-3 naraz z jednego dzioba jednego samca. Tak, to żeby nie było wątpliwości, że szpaki mają kilka dziobów do wydawania tak wielu dźwięków. Wszystkie te dźwięki wcale nie są nieprzemyślane. Mogą przywodzić na myśl sprawozdanie samiczce z przelotu po okolicy, ponieważ pojawiają się tu dźwięki ptaków, zwierząt różnych, odgłosów mechanicznych. Ale ktoś kiedyś powiedział mi, że to nagranie akurat przypomina mu dźwięki z Gwiezdnych Wojen. To nasz numer jeden najdziwniejszych głosowo ptaków Polski. Mam nadzieję, że tym rankingiem rozruszałem Was, jeśli chodzi o nasze spotkania ptakowoniowe. Fajnie, jak śledziliście zdjęciowo wszystkich przedstawicieli tych głosów. Zawsze to łatwiej będzie się Wam kojarzyć potem. Za tydzień myślę, że usłyszymy się w terenie. Planuję wybrać się do Pychowic i zaprezentować Wam tamtejszą awifaunę, czyli ornitofaunę, czyli po prostu ptaki tam żyjące. Na razie dziękuję za dziś, do usłyszenia. Cześć, a na zakończenie, jak to już nieraz bywało, nagranie z ostatnich dni. Thank you.